Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i słuchajcie, no odcinki, wczoraj się nie pojawił odcinek i bardzo to przepraszam, ale odcinki się pojawiały, ale byłem na wyjeździe, dawno już nie nagrywałem odcinka, więc muszę się znowu w to wdrożyć. Naprawdę przysięgam, jak się przez jakiś czas nie nagrywało żadnego odcinka, to ciężko się strasznie nagrywa ten pierwszy. Ale doskonale pamiętam, że zawsze co odcinek trzeba powiedzieć, że możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi, albo jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, i zostawić łapkę w górę jeżeli wam się podobał odcinek, to oczywiście można zostawić łapkę w górę, będę bardzo szczęśliwe. A w dzisiejszym odcinku mam dla was przygotowane trzy portale bardzo złych osób. Mamy Herobrine'a, mamy Pennywise'a i mamy Momo. Wszystkie te trzy portale dzisiaj sobie sprawdzimy, zobaczymy do czego one nas poprowadzą, co tak naprawdę zobaczymy po drugiej stronie i zobaczymy do jakich światów Herobrine'a, Pennywise'a czy Momo trafimy. Jak widzicie, jesteśmy już oczywiście w Minecrafciku i ja nie siedzę na środku, teraz tak to widzę, ale dobra, może być. Ja coś tu, widzicie, nieogarnięte włosy, wszystko jest nieogarnięte, nieważne. Lecimy z filmem. I słuchajcie, mamy te trzy portale, jak widzicie, jestem zamknięty w jakimś, nie wiem, w jakimś, jak to nazwać, takim jakby, nie kopuła, tylko taki jakby box, w takim jakby boksie z kobla i nie wiem, dokąd to prowadzi, ale mamy tutaj te trzy portale, właśnie Herobrine'a, właśnie Pennywise'a i właśnie Momo. I ja myślę, że moglibyśmy kombinować, do którego pójść, wybierać mniejsze, gorsze zło, ale ja po prostu pójdę od lewej do prawej i mam nadzieję, że dobrze to pójdzie. Dobra, więc uwaga, wchodzimy do pierwszego portalu, czyli portal Herobrine'a. Uwaga, 3, 2, 1, 0 i BUM! Dobra. Jesteśmy w jakimś miejscu totalnie dziwne. Mamy skrzynkę, dobra, weźmy skrzynkę, mamy książkę. Przeczytajmy. Herobrine. Znajdź przycisk, zanim Herobrine cię znajdzie. O nie, co?! Dobra, czyli pierwsze co nas czeka w świecie Herobrine'a to znalezienie przycisku, gdzie... Nie, on tu jest, nie, dobra. Czyli pierwsze co nas czeka to znalezienie przycisku, który nas, nie wiem, rozumiem, że przeteleportuje z powrotem. Czyli musimy znaleźć przycisk, to jest najgorsze, bo znajdywanie przycisków zazwyczaj jest dosyć ciężkie. I nie wiem też za bardzo jak te przyciski będą wyglądać, bo to są jakieś dziwne bloki, w ogóle to nie są bloki z Minecrafta, nie wiem co tu się dzieje. Ale dobra, ja... Czy on tańczył właśnie tam na tym dachu? Okej, dobra, nieważne. To było podejrzane. Mogłoby coś być też w studni, ale... Ale kurczę, raczej mało. No, jak tam wejdę, to będę miał problem z wyjściem, więc najpierw może przejrzyjmy wszystkie inne rzeczy. Tu żadnego przycisku nie widzę. Nic mi się nie rzuca w oczy. Nie wiem też, jak ten przycisk będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tak jak normalny przycisk wygląda, ale... Tutaj też nic nie ma. Nie jest dobrze. Dobra, znajdźmy tu, czy tu coś jest, jakiś przycisk. To raczej będzie... Kurczę, nie wiem, gdzie mógłby być. No, na jakichś ścianach, ewentualnie z zewnątrz domku, ale raczej w środku, myślę. W takim miejscach jak to na przykład. Tu by był idealnym miejscem na ten przycisk. No ale... O nie, on tu jest! I tam teraz będzie rozbijał szyby i mnie atakował. Nie, dobra, czekajcie, znajdźmy tu wszystko, co jest po kolei. Czy tu jest gdzieś... Nie, jest za oknem, co jest grane? Nie, wchodzimy tu. Czy tu będzie przycisk? Halo, proszę, dajcie mi ten przycisk, błagam, dajcie mi ten przycisk. Dobra, gdzie on jest? Musimy go zlokalizować z góry. Tu jest, o nie, on się wbija do środka do tego, dobra, przeskakujemy tutaj. Zobaczmy, czego jeszcze nie sprawdziłem, chyba tych domków jeszcze nie sprawdziłem. Wszystko, póki co, nie, w sensie, wiecie co, wydaje mi się, że w tych domkach tego nie będzie. Ja zaczynam coraz bardziej uważać, że to może być faktycznie w tej studni. Ja nie wiem, czy ja tam po prostu zaraz nie pójdę i tego nie sprawdzę, bo naprawdę tylko najgorsze jest to, albo tutaj w takiej wodzie też by mogło być, w tych, tu w ogóle nic nie rośnie, widzicie, jak tu jest straszne miejsce, tu nic totalnie nie rośnie, jest po prostu jakby zrobione miejsce na zasianie, a nic totalnie. Dobra, tutaj nic nie ma, tam jeszcze chyba nie sprawdzałem, więc skoczmy szybko w tamtą stronę zobaczyć. Ale jak tu jest wieczna noc, jest całkowicie ciemno. Dobra, tu chyba sprawdzałem. O nie, proszę mnie nie bić. Dobra, słuchajcie, wiecie co, ja sprawdzam tą studnię w takim razie, skoro on już mnie tak atakuje z mieczem, to ja po prostu sprawdzam studnię, ostatnia szansa. Jest tu coś? Dobra, udało się! O kurde, dobra, znaleźliśmy przycisk, udało nam się wrócić z powrotem, czyli jest sukces, dobra, pierwszy portal mamy za sobą, pokonaliśmy Herobrine'a i uciekliśmy z jego świata. Dobra widzowie, wchodzimy do drugiego portalu, czyli portal Pennywise'a. Uwaga, zobaczymy co nas w tamtym miejscu czeka, uwaga, wchodzimy. Okej, jesteśmy, znowu wioska jest, ale cisza totalna, dobra, zobaczmy tak, mamy tu znowu skrzynkę i mamy książkę, uwaga, co tu pisze.
Pennywise. Znajdź schronienie przed Pennywise'em, zanim zaatakuje. O nie, czy co? Jak ja mam znaleźć schronienie w takiej wiosce na płaskim świecie? Co to ma być? O nie, on już tam jest! On już tam jest, on już tam jest. Dobra, 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 szybko tutaj bokiem przechodzimy. Bokiem, bokiem, bokiem. Mamy tutaj kowala, więc wejdziemy szybko do mamy drugiego też, dobra, mamy dwóch kowali. Szybko ogarniemy sobie jakąś rzecz po prostu stąd, żeby zobaczyć, co nam tutaj dropnie, żeby mieć łatwiej z tym wszystkim, żeby się jakoś ukryć. Czy on tu tam podpalił? O kurde, dobra, dobra, czekajcie, zróbmy tak, przejdźmy tutaj jakoś, wejdźmy do środka, do tego kowala drugiego, ogarnijmy, co on tutaj ma i co mi się... Dobra, jest obsydian, dobra, jest obsydian, to nam się mega przyda do tego, żeby się schronić. Zakładam zbroję, bo widzę, że tutaj też dostałem. Okej, ogarnijmy sobie ekwipunek. Mamy diament, ale diament nie jest nam totalnie Czy on podpala całą wioskę w tym momencie? Ej, co jest grane? Dlaczego on tego tak robi? Nie, 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 dobra, słuchajcie, musimy znaleźć schronienie. Wydaje mi się, że najlepszym schronieniem, jakie może być, będzie najmniejszy domek na świecie, czyli idziemy do tego domku, nie wiem, w tym domku się schowamy i po prostu zamurujemy się tam obsydianem. Tak będzie chyba najłatwiej, jak zrobimy. Mordo, musisz stąd... Nie, mordy, dlaczego wy tu jesteście w dwójkę? Dobra, wchodzimy do... Tam też są. A czy tam jest chyba pusty? Tam jest chyba pusty, więc szybko tu wchodzi. A! Jezu, jak się wystraszyłem! To był villager, który sobie tak wybiegł. Dobra, murujemy to, murujemy tutaj i murujemy tu, tak, muruję to. O nie, on tu jest. Szybko to biorę. Tu muruję, od góry muruję. Jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny, czy nie jestem bezpieczny? Czy on to podpali w tym momencie? Ja nie mam czym się zamurować. Nie. Dobra, musimy szybko się pozbyć drewna tutaj, które jest wokół nas, więc tu szybko podmieniamy to drewno na dirta. O nie, tu się wszystko jara już. Wszystko się jara. Nie. Dobra, robimy tak. Zwierzmy tego dirta tutaj. Co jest? O nie, tam się chyba spaliło już coś. Dobra, musimy tu podmienić tego bloka i po prostu w ten sposób będziemy bezpieczniejsi. Dobra, czy teraz już jestem bezpieczny? Czy tu mnie nie dorwie? Czy wykonałem challenge? Czy wykonałem challenge i się schronię? Nie, słyszę, jak to tutaj wszystko skwierczy, tu się wszystko pali. Proszę. Nie, on tu jest. Dobra, co? Pali od każdej strony podpala ten dom. Czyli ewidentnie wie, że tu jestem, mimo że jestem na shifcie. Dobra, czy ja chcę się na przykład stąd wykopać jakoś bokiem na przykład, czy coś tego typu. Na przykład tu, kopię się w dół i lecimy sobie w tą stronę i się wyko... O kurde, dobra, tutaj nie. Musielibyśmy się jeszcze jedno niżej zejść. Teraz schodzimy jeszcze jedno niżej i teraz możemy się przekopywać. Dobra, przekopujemy się w takim razie do jakiegoś innego domku czy coś, albo odkopmy się jak najdalej, żeby po prostu być tutaj jak najbardziej bezpieczni. I tu mam nadzieję, że nas nie znajdzie. Jest totalnie ciemno tutaj. To mi to też... O nie, on tu jest! Nie udało mi się przed nim schronić, nie, najgorzej. Pora na ostatni portal, czyli portal Momo. Z Herobrine nam się udało i zdążyliśmy uciec. Z Pennywise'em niestety nie i nas zabił. Jestem ciekaw, czy uda nam się tak samo z Momo i uda nam się uciec. Czyli nie wiem co w sumie będzie trzeba zrobić, żeby uciec. Nie wiem, jakie zadanie nas tam czeka, ale nie ma co. I póki nie pójdę, to się nie przekonam, nie dowiem, więc let's go, lecimy. Uwaga, przeskakuję. Co to jest? Dlaczego jestem w jakiejś ciemni? Co jest? Jestem! Dobra, jestem! Co to jest za miejsce w ogóle? Co jest grane? Dobra, widzowie, znajdujemy się na jakiejś długiej mega drodze i są mnóstwo drzew dookoła. Jest... No Momo tu już jest! Co to ma być? Dlaczego ona tu już jest? Co jest? Gdzie ona jest? Znikła. Nie, dobra, idziemy do przodu, idziemy przed siebie. Dobra, tam jest jakiś płot kolczasty, czy nie wiem co to jest w ogóle, jakieś łańcuchy takie i tam... Tam jest Momo, tam widziałem, że ona się wychylała. Widziałem, że się wychylała. Po co ona się tu wychylała? Dobra, czy mogę przez to przeskoczyć? Mogę, okej. Okej, tu jest jakiś dom. I tu są w ogóle jakieś ślady stóp. Obrzydliwe. Obrzydliwe, nie chcę tutaj chyba iść, ale do... Czy ja mam... Co jest? Dlaczego ona tu podpaliła... Ona podpala ten las i go gasi. Co jest? To jest nienormalne. Ja nie chcę tu przebywać. Raczej ja mam iść tamtą stronę. Tam jest chyba koniec. Ale ja chyba powinienem jednak iść tu. Pytanie, czy idziemy lewo, czy... No muszę pójść. Nie byłbym sobą, gdyby nie sprawdził tego domu. Musimy go sprawdzić. Dobra. Co tutaj jest? O nie, jaka gilotyna. Co jest grane? Tu jest w ogóle mnóstwo czaszek, jakichś bawołów. Jest znowu jakiś kurte... Nie wiem, co, jak to się nazywa? Szubienica. Szubienica, pestycydy, broń. Nie wiem, tu jest w ogóle coś znowu, takie jakby, to jest za karę się tu jakby głowę wkładało i ludzie tutaj tak spędzali po, nie wiem, 10 dni. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu jest jakiś szkielet przeschnięty. Dobra, wchodzimy do środka. Momo tam na górze chodzi, widzę, że chodzi tam gdzieś na górze. Ona tam jest na górze, dobra, nie. Okej, zobaczmy, co tutaj mamy. Ona się jakby zajmuje jakby taką alchemią, tak to można nazwać. Ma tu jakieś swoje rośliny, jakieś kurcze dziwne wytwory i tak dalej. No nieźle. Tu jest jakiś, prawda, jak to by powiedzieć, posąg człowieka, żeby znała jego budowę, no nie wiem.
O nie, ona tu jest, obok mnie, nie, dobra. Okej, co tu mamy? To są jakieś kartony? Czy coś w nich jest? Czy coś jest w tych kartonach? Halo, proszę, dajcie mi jakiś nóż na obronę, błagam. Tu wózek inwalidzki, dobra, tu jest są jakieś drzwi. O nie, zejście do piwnicy, ja nie wiem, czy ja chcę schodzić do piwnicy. No dobra, zejdźmy, musimy to sprawdzić, schodzimy, uwaga, co tu mamy? Jesteśmy na dole i... Czy widziałem tam nikt za ścianą? Okej, dobra, to jest podejrzane, nieważne. Mamy tu trumny jakieś, co ona trzyma w tych trumnach? O nie, ona tu jest! Czy ona miała nóż w ręce? Halo? Znikła. O nie, tam... Czekajcie, ja widzę, że ona to ma jakieś przejścia w ogóle. Nie, ja nie chcę tu dłużej przebywać. Dobra, ta piwnica jest totalnie creepy i jest straszna. Nie chcę tam przebywać. Dobra, pójdźmy na górę. Zobaczmy, co się kryje na górze. Słyszałem drzwi. Którymi drzwiami? Ojoj, to była na dole, dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy w takim razie. Mamy jakąś celę. Mamy jakiś kosz na śmieci. Dobra, nie wiem, po co to jest w ogóle. Ale, dobra, weźmy do tej celi, zobaczmy. Czy ona tu idzie? Czy ona tu szła? Halo? Czy ona wchodzi po schodach? Sprawdzę. Nie ma jej tu, dobra. To bardzo dobrze. Nie chcę, żeby tu wchodziła, bardzo nie chcę tego. Jak ona to zrobiła? Jak ona dostała się? Nie, dobra, to jest podejrzane, widzowie. Dobra, sprawdźmy tutaj tą celę. Czy coś w niej jest? Nic w niej nie ma. Dobra, idziemy tutaj dalej. Otwórzmy to. Tutaj są jakieś przyrządy drogowe, jakieś takie do nie wiem, jak jest budowa na drodze, jakiś remont czy coś, to takie coś można postawić. Ej, dobra, nie wiem, po co to tutaj jest w ogóle, po co ona takie rzeczy trzyma. Dobra, ogarnijmy tutaj. Jeno, jakieś pentagramy, jakieś uschnięte chłopy, co odprawiały jakąś czarną mszę i one teraz tu... Dobra, ja nie chcę tu być, bo boję się, że skończę jak oni. Dobra, pójdźmy tu, co to jest? Dlaczego te głowy się ruszają? Ej, co jest? Tak się da? I co to jest za zdjęcie w ogóle? Ej, czy to jest Momo, zanim ona stała się taka straszna? Ej, może to jest ona. Może to jest ona z dzieciństwa na przykład, czy coś takiego. Ej, to jest mocna teoria. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co jak wy sądzicie, czy to jest Momo, jak kiedyś wyglądała, czy nie. Ale tak by mogła wyglądać. To jest naprawdę mocno prawdopodobne. Dobra, ogarnijmy tak, wyjdź. Ona tu jest na balkonie, tam jest na balkonie. Dobra, nie, niech ona sobie stamtąd pójdzie. Zamknę te drzwi, niech ona sobie stamtąd pójdzie. Ja sobie tutaj siedzę cichutko, niech... Dobra, poszła. Dobra, otwórzmy te drzwi w takim razie. Ona sobie wybiega gdzieś tam. Dobra, pobiegła i bardzo dobrze. Zobaczmy, co mamy tutaj na tym balkonie. Dobra, mamy jakiś krzak jakiegoś... Nie wiem, jak to nazwać. Krzak jakiś... Znaczy, gałązka z jakiegoś drzewa, czy coś tego... O nie, ona tam jest! Ona biegnie na mnie! Dobra, gdzie tu mogę odbiec? Nie! Ała, ale dostałem ciosa! Nie, proszę zostaw mnie! Nie, goni mnie! To są groby osób, które tutaj próbowały wcześniej być? Czy tu jest kolejne miejsce na mój grób? Nie, ja nie chcę! Nie, ona mnie biegnie, z mieczem mnie goni! Czy tam jest przycisk na końcu? Tam jest chyba przycisk na końcu, musimy się do niego dostać! Nie, Momo pokonała mnie po raz kolejny. Dobra, widzowie, nie udało nam się pokonać Momo. Udało nam się uciec od Herobrine'a, nie udało nam się uciec od Pennywise'a i nie udało nam się uciec od Momo. Wychodzi na to, że Herobrine, jako już chyba najstarsza postać, czarny charakter w Minecrafcie, jest jakby już... No... do opanowania, da się go opanować, da się z nim walczyć, da się z nim wygrać, ale no po prostu z Pennywise'em, z Momo, no po prostu nie wiem, mam wrażenie, że się nie da wygrać, to jest zbyt mocne postacie. No ale dobra, widzimy się w następnym odcinku, w którym zobaczymy, co nas będzie czekać. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo, widzimy się jutro o godzinie 19:19, pozdro, cześć, pa pa!